Okej, słuchajcie, ponieważ to jest tak, że ten wykład kończy się taką mikroprelekcją na temat głębi, to ja po prostu wezmę od 4 liter stron i zacznę od tego mikrowykładu dotyczącego głębi po prostu. Bo i tak, tak bym skończył. O czym jest głębia? Jest to space opera, która rozgrywa się w wypalonej galaktyce, która była niegdyś naszą drogą mleczną, ale po wielu potwornych wojnach została ona wypalona w niemal 100% przez maszyny. Było tak, że niegdyś istniało Imperium Galaktyczne, któremu udało się skolonizować całą Drogę Mleczną de facto. Później pojawiła się tajemnicza plaga, nikt nie wie do końca, czym ona była. Po tej tajemniczej pladze rozpoczęły się bezpardonowe wojny ludzkości z obcymi, z tej przyczyny, że nie udało się przełamać tak zwanego paradoksu percepcji. Okazało się, że z obcymi można się dogadać tylko iluzorycznie z tymi wszystkimi rasami, które tam sobie funkcjonowały w galaktyce. Z tej przyczyny, że sposób postrzegania rzeczywistości przez obcych był diametralnie różny od naszego postrzegania rzeczywistości. To, co, nie wiem, my widzieliśmy jako jabłko, oni mogli widzieć jako kwadrat. Obserwacja, nie wiem, rzeczywistości trójwymiarowej dla nich mogła oznaczać coś zupełnie innego. Wskutek tego nieporozumienia najprawdopodobniej doszło do wojen. W trakcie tych wojen ludzie, którzy byli na dość słabej pozycji, zaangażowali do wojen sztuczną inteligencję, doprowadzając do jej transgresji. I cóż, kiedy sztuczna inteligencja pomogła pokonać najpierw plagę, a potem obcych, ludzie, no jak to mają w zwyczaju, natychmiast zwrócili się przeciwko sztucznej inteligencji, ponieważ no, najprawdopodobniej ich przeraziło to, że coś takiego udało się im stworzyć. I zaczęła się potworna wojna pomiędzy ludzkością a maszynami, gdzie maszyny użyły broni, tak nazwanej przez duże B, która wypaliła prawie 100% galaktyki. Stąd też nazwa wypalona galaktyka. To wypalenie jest czymś takim dość specyficznym. To nie jest, nie wiem, rozpylone w pył Alderaan na przykład, tylko broń zniekształciła tak jakby podstawową strukturę rzeczywistości i wypalenie po całej galaktyce zaczęło rozrastać się niczym rak. Od tego czasu upłynęło bardzo, bardzo, bardzo wiele lat. Te zamierzchłe historie, te zamierzchłe wojny są już przeszłością i w tym momencie istnieje zjednoczenie, czyli triumvirat trzech sił Ligi, Państwa i Federacji, który tak jakby podzielił sobie galaktykę na 3 obrędy. Oni tam się czasem podszczypują pomiędzy sobą na liniach granicznych, no ale jakoś tam sobie egzystują. I we wszechświecie głębi nie można przekroczyć prędkości powyżej światła. Nie jest to możliwe. Dlatego też do przejścia przez 15 lat, maksimum 15 lat świetlnych, używa się tak zwanego napędu głębinowego, który otwiera tajemniczą głębię, jakąś zagadkową metaprzestrzeń, przez którą trzeba przebyć, będąc pod wpływem stazy, czyli całkowitego wyłączenia organizmu, całkowitego wyłączenia umysłu, z którego później wyjście porównywalne jest niemalże ze wskrzeszeniem człowieka. No z tej przyczyny, że jeżeli przebyłbyś głębię w sposób świadomy, nastąpiłaby tam fragmentacja, defragmentacja ścieżek mózgowych, oszalałby się, umarł. Jest projektor. Kocham. No i to jest właśnie wszechświat głębi, tak? Okej, dobrze. Teraz szybciutko to zrobimy. Szczęśliwy, że jest projektor, że już wszystko zniosę. Coś widać. Okej. Okay.
wersji, czy nie? No, czy to będzie taki mały ekranik właśnie? Będzie przyniesiony większy ekran. Mam nadzieję, że będzie można coś zobaczyć. Ja to sobie w ogóle powiększę. Pięknie. Przemytem najprawdopodobniej, trudno stwierdzić, co on tam robił, później się to jego przeszłość dopiero objawia, który postanawia po tym, jak stracił swój ostatni statek kosmiczny, skokowiec z napędem głębinowym i swoją załogę, ponownie ruszyć ku gwiazdom. No i tak zaczyna się cała ta historia, która w pierwszym tomie pod tytułem Skokowiec rozwija się pomalutku, pojawia się tam pewien konflikt, który zaczyna coraz bardziej się rozwijać. W drugim tomie no to już jest, ten konflikt jest naprawdę dość szeroki. No tak. Nie śmiej się, Syrakuza. Ostatni miałem powiedzieć tam prelekcję na temat galaktografii. Dlaczego ja w ogóle wpadłem na pomysł tej całej prelekcji? Ponieważ przygotowując się do pisania głębi, sam research zajął mi około pół roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby ta głębia, ta powieść rozgrywała się nie w jakichś przykładowych tam sektorach kosmosu wyssanych z palca, tylko żeby to było no, naprawdę. Stąd też moje no, takie chorobliwe poszukiwania map i dopiero no, dojście do tego, jak, w jaki sposób te mapy się prezentują, co chciałbym Państwu oczywiście zaprezentować. Ciężko było zdobyć, to prawda. Było dość ciężko, ponieważ owszem, są interesujące programy typu Universe Sandbox na przykład, czy inne, ale takie mapy galaktyczne, no nie licząc jakichś tam map NASA, z reguły no, dość umowne. Nawet te, na których się opieram, są takie umowne, no bo ponieważ no, nie wiemy nawet dokładnie, ile mamy planet w naszym Układzie Słonecznym, a co dopiero mówić o zobrazowaniu galaktyki. Całej. A i tak nie jesteśmy w stanie całej zobaczyć, bo istnieje pewnego rodzaju problem trójkąta. Patrzymy z punktu widzenia naszego obszaru, czyli ramienia Oriona i przykładowo nie widzimy sporej części galaktyki, która zakrywana jest przez tak zwaną poprzeczkę galaktyczną, przez centrum galaktyki, gdzie podobno znajduje się supermasywna czarna dziura o nazwie Sagittarius A. W każdym razie w głębi, przynajmniej dla mnie, istotne jest to, że każdy z sektorów, który tam się pojawia, istnieje naprawdę. Czyli można wpisać sobie przykładowo NGC-1624, czyli pewną grupę gwiazdową, i sobie znaleźć w Wikipedii dokładny jej opis, zdjęcia, no, tego typu rzeczy. A ponieważ... Słucham? Znaczy, no mamy oczywiście z obserwacji kosmosu, bo w głębi jest tak, że tam głównie operuje, może nie tyle nawet sektorami, a całymi gromadami gwiezdnymi, które są spore. Ale tak to jest, kiedy chcesz napisać space operę, która rozgrywa się de facto w całej galaktyce.
to stajesz przed czymś takim, że albo napiszesz gigantyczny Excel, którym po prostu poupychasz wszystkie te dane, wszystkie tabelki i tak dalej, albo spróbujesz objąć w jakimś tam stopniu to jako całość. No ciekawe, czy doczekamy ten ekran. Powinniśmy zdążyć, bo poza tym to wcale nie jest taki długi wykład, bo ten mikrowykład na temat głębi trochę się rozwija. Space Operze. Od czego de facto zaczynałem tak naprawdę? Zaczynałem od wyszukiwania materiałów w sieci i zdobywałem następujące informacje. Dowiedziałem się na przykład, że Korea Północna jest pionierem podróży kosmicznych, że istnieją już nowoczesne prototypy NASA, które umożliwiają gdzieś tam przenoszenie się w ogóle przez inny wymiar w odległe zakątki galaktyki, że był kontakt z obcymi w Czechach na przykład, jakieś tam szaraki się pojawiały i tym podobne historie. No i tutaj, że się pojawiły anioły nieba, czyli jest Astar Sheran, który nas pozdrawia i chce nas bardzo ostrzec przed, prawda, chipami, które są wprowadzane w nasze organizmy, no że istnieją porwania i tak dalej, oraz że na przykład ochroniarz Obamy stwierdzono, że był reptilianinem, gdyż czaszka mu się zmieniała, raz większa, raz mniejsza. Tego typu rzeczy. Natomiast w samym researchu Space Opera, tak jak mówiłem na początku, wiedziałem, że istnieją pewne lokalizacje Ulema, w Dunie Fundacji, tam nowych powieściach typu Ślepowidzenie, ale wiedziałem, że nic nie wiem, bo te mapy niewiele mi mówiły. One były takie olbrzymie, trójwymiarowe, a zależało, były te sektory w tych Space Operach opisane, ale były to tylko wyrywki kosmosu, a mi zależało na tym, żeby ta Space Opera, którą napiszę i którą mam nadzieję też będziecie też pisać w przyszłości, jakieś swoje Space Opery, bo pewnie część z was się tym zajmie, tak zakładam. Dlatego tu jest na tym wykładzie. Zależało mi na tym, żeby to właśnie było realnie umiejscowione. Stąd też tam moje bieganina po forach astronomicznych, poszukanie tych różnych rzeczy. Już chyba damy sobie radę. Tak, dziękujemy bardzo. Przypłynęło tyle czasu, że już tutaj koledzy pomogli, zrobiliśmy coś takiego. Nie, już nie będziemy rozkładać, ale dziękuję ślicznie. Okej. Czego się dowiedziałem na początku? Że jest już na prawie 2000 egzoplanet odkrytych dzięki teleskopowi Keplera, że mamy stale uzupełniany New General Catalog Johna Dreyera, gdzie mamy prawie 8000 obiektów, w tej chwili jest już o wiele więcej, że mamy stale poszerzaną tą wiedzę o Drodze Mlecznej dzięki sondzie Cassini i że mamy całkiem niezłe rozeznanie w ramionach, chociaż dobrze byłoby, gdybyśmy mogli przynajmniej w taki sposób widzieć naszą galaktykę, tak? Przynajmniej tak, a mało osób, że tak powiem, no, w ten sposób ją interpretuje. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o Drogę Mleczną, wiemy, że to jest galaktyka spiralna z poprzeczką, w której znajduje się właśnie nasz Układ Słoneczny. Wiemy, że jest nazywana galaktyką przez duże G w odróżnieniu od innych galaktyk. Tak tutaj będę trochę czytał. Na razie wiadomo, że jest jakieś 400 miliardów tak naprawdę gwiazd, czyli no, potencjalnych układów. Ma średnicę około 120 tysięcy lat świetlnych, grubość w okolicach 12 tysięcy.
widzimy ją jako jasną smugę, ponieważ ten dysk galaktyki oglądamy z jej wnętrza, no bo ten układ słoneczny znajduje się pobliżu płaszczyzny tego dysku. To jest ten problem trójkąta, o którym mówiłem. Po prostu centrum galaktyki zasłania nam dalszą część galaktyki. Nie możemy tam za bardzo sobie przez to obejrzeć. No, podstawowe dane są takie, że te nasze centrum, te centrum galaktyczne znajduje się jakieś 27 tysięcy lat świetlnych od Słońca. To jest ten problem trójkąta, o którym wspominałem. Wspomniałem też o Sagittariusie A, czyli o tej supermasywnej czarnej dziurze w centrum galaktyki, że mamy tak naprawdę nawet niesprecyzowaną ilość ramion galaktycznych. Trudno stwierdzić tak naprawdę, ile ich jest. Można niby je zobaczyć poprzez obserwację pyłu galaktycznego, ile, ale to nadal nie są takie stuprocentowe informacje. Okej. Lecimy dalej. Gdzie jesteśmy? Słuchajcie, jesteśmy tak mniej więcej tutaj. W ramieniu Oriona, tam znajduje się nasz Układ Słoneczny. I odległość pomiędzy poszczególnymi ramionami galaktycznymi to jest jakieś 6000 lat świetlnych, więc to są rzeczywiście spore odległości. No, z tego punktu widzenia możemy sobie tą galaktykę obserwować. I tak jak mówię, no, widzimy mniej więcej dobrze, co jest tutaj, widzimy tutaj, tutaj, dlatego mamy tak gigantyczne nagromadzenie danych w tym obszarze. Natomiast tutaj już zobaczymy niewiele na tych obrzeżach. No, możemy zobaczyć te grupy gwiezdne i tak dalej, ale to wszystko jest takie dość umowne. No, ale jednak coś jest. Punkt pierwszy. Będę się maksymalnie szczerze, 28, jeszcze mam pół godzinki, więc powinienem zdążyć. Co jest teraz najistotniejsze w badaniu galaktyki? Jest to oczywiście Kepler, czyli ten nasz słynny teleskop, który umożliwia nam odnajdywanie egzoplanet, czyli tych planet, które znajdują się w Układzie Planetarnym, które krążą wokół gwiazdy innej niż Słońce, ale oprócz tego interesują nas najbardziej te planety, które znajdują się w tak zwanej strefie habitatu. Jakie są sposoby wyszukiwania? No, za pomocą Dopplera możemy sobie obserwować ruchy gwiazdy, które są powodowane przez planetę. Jest bardzo fajny sposób tranzyt. Po prostu widzimy ciało niebieskie, które przechodzi przez tarczę innego ciała, więc planeta będzie widoczna, ponieważ najzwyczajniej w świecie przesłoni gwiazdę. Jest obserwacja pulsarów, czyli gwiazd neutronowych. One emitują takie fale radiowe, które tam się odbijają częściowo od planet. I mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Tego do końca nie rozumiem, niestety. Podobno chodzi o to, że gwiazda jednej będzie działała jak soczewka, powiększając obraz innej planety. Tak? Plus oczywiście to obserwacja dysków połowych i trudna obserwacja bezpośrednia za pomocą teleskopu. Co nieco o ekosferze jeszcze tylko powiem. Ekosfera to ekostrefa, to jest ta strefa wokół gwiazdy, w której obrębie panują świetne warunki, które teoretycznie powinny stworzyć planetę bardzo podobną do Ziemi. Ten Kepler 452b, czyli tak zwana druga Ziemia, ona jest w gwiazdozbiorze Łabędzia, jest ona stosunkowo w bliskim sąsiedztwie od nas. I w swoim systemie znajduje się niemal w idealnej odległości, tak samo jak Ziemia od Słońca, więc jest to teoretycznie taka potencjalna planeta do przyszłego zasiedlenia, do terraformowania. Tych planet jest mniej więcej tyle. Znaczy, no, to jest taki obrazek pokazujący troszeczkę artystycznie te planety, które Kepler już, fragment, część tych planet, które Kepler już, któremu Keplerowi udało się już znaleźć, jest tego rzeczywiście sporo. Jakie są ciekawostki z tego, co się dokopałem? Wiem, że na przykład niedaleko od nas, raptem tam 4000 lat świetnych, jest wielka planeta Diament. Byłoby fajnie, gdyby można było sobie tego diamentu trochę przynieść. Jest olbrzymia, dwa razy większa od Ziemi, planeta Ocean, zaledwie 40 lat świetnych od nas. Jest też planeta Ogle, to jest ma minus 220 stopni Celsjusza, prawie zero absolutne, jest tak zimna. Ale jest też bardzo gorąca planeta, 2200 stopni. I najbliższa Ziemi planeta pozasłoneczna w epsylonie Eridani jest 10 lat świetnych od nas, niestety jest to gazowy olbrzym. Ale już miałem takie koncepcje, że natychmiast wysyłać tam fabryki, prawda, tam sprowadzać to całe gazy, nie gazy, byłoby fajnie. Najciekawsza planeta, które najbardziej mnie zainteresowały, były dwie. To była planeta z trzema słońcami, czyli taka lepsza wersja Tatooine, ona też jest niedaleko nas. I bardzo fajna planeta Metuzale. Jest to najstarsza planeta w znanym wszechświecie.
bo on jest starszy od niej zaledwie tam o 2 miliardy lat. Więc jest to wyjątkowa stary planeta. Jeżeli kiedyś uda nam się do niej dotrzeć, to badając ją i oczywiście jej księżyce, bo jest to gazowy olbrzym, ona jest zawieszona przez takie półmartwe gwiazdy, no to możemy dowiedzieć się naprawdę wiele na temat samego Wszechświata. Okej, skąd czerpałem informacje? No na początek z katalogów, czyli tego New General Catalog, o którym wspominałem. Jest to katalog astronomiczny przygotowany przez Dreyera, ale można, pisząc Space Opera, oprzeć się także na katalogach, na zwartych grupach Higgsona, gromadach kulistych Drogi Mlecznej. Istnieją takie spisy, ale one były dla mnie niewystarczające, no bo nie jestem fizykiem i chciałem mieć tak jakby zobrazowaną tą galaktykę na tyle, żeby ją w sposób taki no, bardziej plastyczny pokazać w książce. W ogóle sobie ją postawię, żeby ona podświadomie wpływała na wasze umysły. Okej. Pisząc Space Opera, oczywiście nie zapomniałem i o jednostkach, więc o roku świetnym, czyli o tej odległości, jaką światło pokonuje przez przestrzeń kosmiczną. To były takie podstawowe rzeczy, które były w ramach researchu przeze mnie zbierane. Dowiedziałem się, czym jest parsek, który tam wynosi 3,26 roku świetnego, czym są jednostki astronomiczne. Później uznałem, że dla wygody w książce będę posługiwać się po prostu latami świetlnymi. Okej, po co ja to wszystko powiedziałem? Lepiej, żebym pokazał, zatem pokazuję. Tak, w bardzo takim obrazowym skrócie teoretycznie ma wyglądać nasza galaktyka, przynajmniej według Wikipedii. Mamy tutaj tą poprzeczkę. Kurczę, miałem taki piękny ten momencik. Poczekajcie. Mamy tą poprzeczkę tutaj, czyli te centrum galaktyki. Tutaj jest bliskie ramię 3 kiloparseków, ramię węgielnicy, które nam idealnie się tak fajnie rozwija, wreszcie zmienia się w ramię zewnętrzne, zwane także ramieniem Perseusza, ramieniem Łabędzia. I tutaj znajduje się Układ Słoneczny w ramieniu Oriona, tutaj jest ramię Perseusza, no i ramię zewnętrzne. Tak naprawdę sam początek skokowca, czyli głębi, to jest mniej więcej ten sektor pomiędzy ramieniem Perseusza, a tutaj ramieniem zewnętrznym, więc to się odbywa dość daleko od nas. A to już sobie to przyjmę. Więc to jest takie podstawowe pokazanie naszej galaktyki. Oczywiście było to dla mnie wystarczające, bo było to fajne samo w sobie, no ale zacząłem szukać map. Zacząłem znajdować tego typu rzeczy w internecie. Też tutaj mamy ten Układ Słoneczny, mamy te wszystkie kółeczka, pozaznaczone grupy gwiazdowe, ale to były tylko fragmenty, ciągle to było dla mnie za mało. Tak jak mówię, nie chciałem pisać Excela, bo to nie miałoby sensu, istotna była fabuła, ale chciałem mieć to poczucie podobne, jakie miał Polch, kiedy rysował Fankiego Kowala i tam jest taka scena, gdzie Fanki Kowal podrzuca dolara. I mało kto wie, że to jest bardzo dokładnie odwzorowany dolar. Mi także na tym zależało, żeby to miało po prostu ręce i nogi. I zacząłem znajdować tego typu mapy. To są mapy projektu ruchu. I tutaj taką mapę sobie można elegancko zakupić i sobie rzucić na ścianę. Wiem, że tutaj słabo to widać, ale ten oczywiście sektor, gdzie my mieszkamy, jest opisany najgęściej, jest tutaj najwięcej informacji z przyczyn, o których już wspominałem, ponieważ no, to jest dla nas najlepsze stanowisko obserwacyjne. Ale typowa mapa galaktyczna projektu ruchu, no to, która tam w powiększeniu sobie ją oglądałem i już byłem cały zachwycony, gdzie miałem bardzo proste opisy. Szare kółka to czarne dziury, szare kropki ciemne mgławice, niebieskie kropki mgławice jasne, żółte rąby to gromady gwiezdne i to wszystko wyglądało mniej więcej tak. To był fragment tej mapy, gdzie te wszystkie rzeczy były zaznaczone łącznie z odległościami. One oczywiście też były takie w przybliżeniu troszeczkę, ale łącznie z odległościami od naszej, prawda, Terry, która gdzieś tam sobie w tym gigantycznym skupisku chodzi.
No, wada tej mapy była oczywista. No, nie można tego było przybliżyć, żeby zobaczyć jakieś dokładniejsze fragmenty bliżej nas. Nie było jak, ale już samo zobrazowanie tego zaczęło dawać mi nadzieję, że rzeczywiście jakieś mapy galaktyczne istnieją i że można je dorwać. I rzeczywiście zacząłem znajdować te fragmenty przybliżone także na innych mapach projektu Ruchu. I tutaj już te dane, nie tylko te dyski połowe, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych grup gwiazdowych, ale te wszystkie konkretne sektory, już wiedziałem, że tam istnieje, już mogłem sobie wyszukać w internecie. No i zacząłem się cieszyć tą typową radością człowieka, który zaczytywał się swojego czasu w książkach fantasy. Wiadomo, dobra książka fantasy jest wtedy, kiedy jest mapka dołączona do książki, więc już byłem zachwycony, myślałem sobie, będzie super. Tyle więc ujęcia artystycznego. A jak to wygląda w praktyce? Na chwilę obecną świetna jest gra Nieśmiertelny Frontier. Była kiedyś taka gra, pewnie mało kto z was pamięta. Widzę, że tutaj jest sporo jeszcze ludzi bardzo młodych. W każdym razie była taka gra, Elite się nazywała, i później to był Frontier Fest and Counters, gdzie jej twórcy pokusili się o stworzenie pierwszej takiej mapy galaktycznej, którą można było obracać, żeby tym statkiem polecieć. W tej chwili istnieje gra, która kontynuuje tą tradycję. Rzeczywiście tą mapę można zobaczyć. Ona pewna z pewnością jest tam miejscami przybajerowana i znajdują tam się jakieś elementy wymyślone, ale i tak jest fajnie. Jest świetny ten projekt Ruchu, o którym mówiłem. No i jest bardzo fajny, darmowy zresztą program Space Engine, który no, de facto ukazuje galaktykę. Można sobie wsiąść w taki stateczek, tam nie ma żadnych konfliktów, nie chodzi o to, żeby tam z kimś walczyć, tylko tam chodzi o to, żeby sobie tą galaktykę eksplorować, można sobie po niej latać. Są te mapy sieciowe NASA, tutaj podałem adres edgegalaxy.org, no ale one są tymi takimi, już tak powiem, przybliżonymi sektorami. Trudno jest zobaczyć całokształt, który w przypadku pisania Space Opery wydaje się dość istotny. Jest też bardzo fajny program, już dwie części ma, to jest Universe Sandbox, jest to świetny program do symulacji galaktyki. Oraz jest to, co znalazłem na samym końcu i przy czym już zostałem, rewelacyjny program Where is my Field. Już go pokazuję. To jest to. Po prostu Mistrzostwo Świata. Jest to program darmowy. I mamy tutaj zobrazowaną całą naszą galaktykę. W tej chwili jest ona oczywiście odsunięta, którą widzimy w takiej pozycji płaskiej. Ale kiedy chcemy ją sobie zobaczyć z boku, to tutaj mamy te wszystkie dane pokazane. Plus dokładna rozpiska razem z odległościami, w jakiej konstelacji się znajduje, w jakich odległościach i tak dalej. Dlaczego to było dla mnie za mało? Niby już wszystko było ok, ale brakowało mi takiego rozeznania, bo przychodziłem sobie do Empiku, drżącymi łapami brałem album pokazujący galaktyki, znaczy naszą galaktykę i sektory, i widziałem, że są jakieś sektory gwiezdne, że jest tam, że są konstelacje, ale nie potrafiłem przełożyć tych konstelacji na tą mapę. Okej, no wiedziałem, że jest konstelacja Hydra, ale gdzie jest ta konstelacja Hydra, o co to w ogóle chodzi? O, tutaj tylko takie jeszcze krótkie przybliżenie z tamtego właśnie programu, już po odznaczeniu tych wszystkich rzeczy. Nadal widzimy, że tutaj mamy nasz Układ Słoneczny w Orionie, w Perseuszu. Czyli wygląda to bardzo sympatycznie, dopiero potem są na to ponakładane dane. Ale właśnie był ten program z gwiazdozbiorami. No, mamy ten gwiazdozbiór Hydry, Centaura, Wagi, ale jak miałem przełożyć, czy mam sobie, kurczę, szukać takiego NGC 5128 w tym programie i dopiero wtedy wiem, że coś się rozgrywa w tym konkretnym sektorze, będę to musiał porównywać? No, na całe szczęście nie. Okazało się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Program umożliwia włączenie podglądu wszystkich naszych gwiazdozbiorów. Czyli już wiemy, że ten oto trójkącik to jest na przykład gwiazdozbiór Łabędzia, tak? Już wiemy, że wszystkie gwiazdy w tym sektorze są po prostu gwiazdozbiorze Łabędzia. Wszystkie układy, wszystkie gromady gwiezdne. To niesamowicie ułatwiło sprawę, bo już opierając się na czymś takim, można sobie, powiedzmy, tutaj na tym obszarze napisać sagę Webera na 45 tomów. Spokojnie, będzie większych problemów. Kolejne przybliżenie programu, gdzie pozwoliłem sobie pokazać, jak niesamowicie jest to wszystko zbite.
po prostu te wszystkie dane, które można sobie przybliżać i z których później można korzystać przy pisaniu Space Opera. Serdecznie zachęcam. Kurczę, zdążę bez większego problemu. A to jest skromny 50 lat świetnych od Słońca. Kiedy już sobie tak przybliżymy tą mapę bardzo, bardzo blisko naszego sektora i okazuje się, że mamy tutaj od groma danych, na których też możemy bazować i pisać sobie Space Opera bez konieczności zagłębienia się w całą galaktykę, jeżeli ktoś miałby taką chęć, do czego serdecznie zachęcam. O, jeszcze zdążyłem rzucić 15 lat świetnych od Słońca, ale to już teraz może nie będę rozwijać. Okej, zalety w programie M13. Jest to dokładne podanie poszczególnych odległości od Układu Słonecznego. Są skatalogowane punkty przestrzeni kosmicznej, które są łatwe do odnalezienia przy dokładniejszych opisach w internecie. Tak jak mówiłem, mamy gromadę gwiezdną NGC 1624. Wchodzimy w Wikipedię, w internet, dokładna rozpiska, zdjęcia, deklinacje, niedeklinacje, różne cuda. Już w sumie w tym jednym sektorze mogłaby się rozgrywać cała fabuła. Więc ten obraz galaktyki jest łatwy do uporządkowania, jest stale aktualizowana baza danych, jest to freeware. No niestety, tak jak wcześniej wspominałem, nikt mi nie zapłacił za reklamę tego programu, a szkoda. Ja go prezentuję dlatego, ponieważ uważam, że chciałbym przeczytać w przyszłości space opery, które będą rozgrywały się w realnie istniejących sektorach Drogi Mlecznej. Po prostu mam nadzieję, że ktoś z was taką space operę napisze, ja wtedy ją z chęcią kupię i sobie po prostu poczytam. To miała być ta mała prywata na koniec. Trochę się starałem sprężyć, czyli cykl Głębia. Jeszcze o nim wspomnę. Tak jak mówiłem, jest to cykl o wypalonej galaktyce, którą po kilku potwornych wojnach zmieniła się Droga Mleczna. Jest to ten świat głębi. No i jest to przede wszystkim space opera z dokładnym oznaczeniem lokalizacji inspirowanych rzeczywistymi mapami galaktycznymi Drogi Mlecznej. Tutaj jest tom drugi, tom pierwszy, nie wiem czy jest w ogóle jeszcze do zdobycia, widziałem chyba jeszcze jeden na stanowisku Salonisu, bo już po prostu zszedł. To też jest już końcówka, będzie dodruk dopiero w przyszłym roku, kiedy wyjdzie tom trzeci, czyli przedostatni cyklu. I teraz tak. To miało być zaproszenie na ten bonusowy mikrowykładzik o cyklu, który z powodu braku projektora zrobiłem na początku i chyba dobrze, ale sobie jeszcze o chwilę pogadam. Tak wstępnie bardzo wygląda mapa galaktyki Głębi, czyli tego mojego no można powiedzieć, niemalże systemu. Tutaj znajduje się Terra, której de facto już nie ma, czyli Układ Słoneczny. Terra została zniszczona przez maszyny w trakcie tej wojny maszynowej i podzielono sobie galaktykę na te trzy sektory. Sektor państwa, sektor ligi i sektor federacji. Bazując na, tutaj może to nie jest dobrze zaznaczone, albo tego nie widać, ale to są określone stopnie galaktyczne, które też są przeniesieniem danych zarówno z tego programu, o którym wspominałem, jak i tam z wcześniejszych map. Wydaje się to być sporo, ale to nie jest dużo, bo to jest mapa dopiero do drugiego tomu, to się potem troszeczkę jeszcze powiększa. To są, że tak powiem, wybrane sektory, które po prostu mają swoje odzwierciedlenie w dwóch tomach głębi. Tutaj pozwoliłem sobie, nie chcąc przetłaczać ilością danych, bo w przypadku wydruku, gdyż ta mapa jest wydrukowana w drugim tomie, no byłoby to na tyle przytłaczające, że byłoby to po prostu nieczytelne, więc postanowiłem, że pozamieszczam na tej mapie tylko te sektory, które w jakiś sposób pojawiły się w fabule w przypadku dwóch pierwszych tomów. Wydawało mi się, że to ma sens. O co chodzi? Słuchajcie, tutaj znajduje się promień. Promień, który de facto otacza całą galaktykę. Było tak, że w trakcie tej pierwszej wojny Xeno, to tak pokrótce, było Imperium Galaktyczne, skolonizowało całą galaktykę, pojawiła się tajemnicza plaga, ludzie zaczęli walczyć z obcymi i ludzie wygrali dzięki pomocy sztucznej inteligencji i pozostałych obcych wygonili poza granice galaktyczne. Pozostał promień, czyli tak zwany cień echa głębinowego, ponieważ
badają, pozwoliłem sobie nie tylko skupić na researchu samej galaktyki, ale bardzo mi zależało na tym, żeby ta cała powieść miała jakieś tam swoje umocowanie w fizyce. Więc cała kwestia dotycząca napędu głębinowego również została przeze mnie w jakimś tam stopniu opracowana i dopracowana. Czyli tam oparłem się na antygrawitonach, na najnowszych teoriach dotyczących spędlowania kwantowego, bądź kwestii tak zwanego aspektu aspektu, o którym czasem lubię wspominać, i dziura Webba i Kinga. Pewnie musiałbym ten temat też rozwinąć, nie wiem, czy mamy na to czas. 10 minut. Ale chodzi o to, że naukowcy, którzy badali światło odległych kwazarów gdzieś tam daleko, daleko stąd, stwierdzili, że światło, które do nas dociera, przechodzi przez rejony kosmosu, które mają całkowicie odmienne od naszego zasady fizyczne, struktury fizyczne. Więc nagle okazało się, że nasz kosmos, wszechświat jako taki, nie jest jednorodny pod względem fizycznym. Gdzieś tam znajdują się obszary, gdzie ta fizyka zupełnie wariuje, jest kompletnie inna od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. To mnie zainteresowało, zacząłem interesować się dziurami tego Webba i Kinga, czyli tymi zaburzeniami. Pozwoliłem to sobie połączyć z aspektem aspekta jeszcze. To jest taki aspekt, był kiedyś taki francuski nauczony, aspekt się zresztą nazywał, więc fajnie sobie tą teorię stworzył, aspekt aspekta. Chodziło o to, że każda cząstka w naszym wszechświecie, nie wiem, no, cząstka tego laptopa, dokładnie wie, co dzieje się z cząstką na drugim końcu wszechświata. W ten sposób wszechświat tak jakby staje się jedną wielką jednoczesnością. Największy problem z tym aspektem aspekta jest taki, że zostało to udowodnione. Nie udało się tego obalić i wskutek tego bodajże tam z dwóch czy trzech fizyków wylądował w wariatkowie, z tego co się zorientowałem. Bo to było tam w 1980 którymś roku bodajże. On rzeczywiście to udowodnił, przeprowadził doświadczenia, no i ktoś się uparł, żeby te doświadczenia obalić albo żeby udowodnić, dlaczego tak jest, no i po prostu biedacy zaświrowali. Więc ten aspekt aspekta też pozwoliłem sobie wsadzić do zagadnienia podróży głębinowych. W wypalonej galaktyce, nie licząc zjednoczenia tych wszystkich sił, o których mówiłem, powstały jeszcze trzy sekty. Pierwsza sekta to sekta Elohim. Mianowicie po pokonaniu obcych i po wygnaniu ich poza granicę galaktyczną, część ludzi w sposób no, trochę dziwaczny zaczęła za nimi tęsknić, zaczęli tam się smucić. Mój Boże, co się stało, żeśmy tych obcych pogonali, jak mogliśmy być tacy okrutni i tak dalej. I zaczęli się do nich upodabniać za pomocą genotransformacji w formie takiej, nie wiem, pokuty, pokory albo też pragnienia do powrotu tych obcych. Zaczęli przekształcać się cieleśnie, fizycznie, psychicznie. I no cóż, można powiedzieć, że ludzie zrobili obcych samych z siebie. Powstała też sekta Stripsów, czyli symulacyjnej techniki rozwoju intelektu postludzkiego. To są z kolei ludzie, którzy zatęsknili za zakazanymi maszynami, gdyż nie ma się co oszukiwać po wojnie maszynowej, która wypaliła prawie 100% galaktyki. Produkcja maszyn trzeciego stopnia, czyli odpowiadająca mniej więcej ludzkiej inteligencji, jest zakazana pod karą śmierci. Nie chodzi nawet o to, że te maszyny mogłyby dostąpić transgresji, czyli wskoczyć na wyższy poziom świadomości, ponieważ transgresja jako taka była możliwa wcześniej w przypadku konkretnego bytu maszynowego dzięki zastosowaniu zupełnie innych algorytmów. No ale jest to obawa, jest to ryzyko maszynowe, jest to zakaz. Stripsowie ten zakaz obeszli, zaczęli się w sposób chorobliwy cyborgizować. Miałem zresztą jeszcze prowadzić inny wykład na temat stripsów, gdzie troszkę tam zajmowałem się kwestią konwinistyki i postrzegania sztucznej inteligencji naszej rzeczywistości za pomocą symulacji. Do tego dążą stripsowie, do takiego czystego spojrzenia na rzeczywistość. I powstała jeszcze sekta zbioru. Byli to ludzie, którzy odcięli się od maszyn, odcięli się od Elohim. Są to ludzie nastawieni wyłącznie na rozwój duchowy, ponieważ mają nadzieję, że w ten sposób osiągną jakiś tam wyższy poziom. Ja już będę powolutku kończył. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na facebookowy fanpage Marcin Podlewski i Wklepuję. Tak jak wspominałem, tomy są już dwa. Trzeci tom Napór wychodzi na początku przyszłego roku. Czwarty tom myślę, że powinienem napisać w roku 2017, więc zamknę cały cykl.
Czy są jakieś pytania związane albo z mapami galaktycznymi, albo z Głębią? Mam takie pytanko co do właśnie tych map. Czyli mam rozumieć, że Weber, jak i inni pisarze... Space Opera bazują na wymyślonych obszarach, tak? Przypuszczam, że nie. Zresztą gdybym miał więcej czasu, ale po prostu no nie miałem, to wspomniałbym na przykład chociażby o Lemie, który pisał o konkretnych sektorach Gwiazdozbożycielca, albo sam Weber. Znaczy, jeżeli chodzi o Webera, ja tam przy pewnym tomie poległem. Dlatego, bo jak się Webera czyta, to jest tego tak strasznie dużo, że trzeba się po jakimś czasie cofać do wcześniejszych tomów, żeby sobie wspomnieć, co było i tak dalej. Nie jestem w stanie na 100% powiedzieć, czy Weber opierał się na realnie istniejących sektorach. Myślę, że częściowo tak. Zresztą właśnie cały problem polegał na tym, że czytając fantastykę, na przykład Ślepowidzenie Wattsa, które rozgrywa się w Gwiazdozbożu Wężownika i tym podobnych obszarach, mi to się oczywiście bardzo podobało, ale to było dla mnie za mało. Ja chciałem tą galaktykę rzeczywiście zobaczyć, żeby ją sobie jakoś zobrazować i po prostu stąd też powstał ten cały research, stąd też powstała Głębia, żeby tą galaktykę pokazać. Mając nadzieję, że ktoś z was, ktokolwiek, jak będzie pisał kolejną space operę, też podąży tym tropem, żeby pokazać te realnie istniejące sektory. Jeszcze jakieś pytanko? Brak pytań. Okej. Dziękuję ślicznie.